Sporty walki możecie obstawiać na stronie etoto.pl. Etoto. Legalny polski bukmacher. Dzień dobry Państwu. Ostatni dzień sierpnia 2020 roku. To jest czas na kolejne wydanie magazynu W Ringu w Etoto TV. Dzisiaj dużo tematów. Po pierwsze to, co przed nami, po drugie to, co za nami, a działo się sporo podczas minionego weekendu i bohaterowie ostatniego weekendu u nas w studiu. Najlepszy polski zawodnik kategorii średniej Maciej Sulęcki. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Kacper Bartosiak. Witam. A po lewej stronie Wójcio Rafcio, Rafał Jackiewicz. Dobry wieczór. Mistrz trzech wag teraz. Janusz Pindera. Waga o boksie kategorii ciężkiej. Zaczynamy od gorącego tematu, może po lewej stronie, bo popatrzymy dzisiaj na BoxRec i walka na razie Rafała Jackiewicza z doskonale znanym w Polsce Ricku Millerem. Przypominam, kiedyś boksował na gali Diamond Boxing Night Andrzeja Grajewskiego z Łukaszem Maćcem. Jest w tej chwili wpisana w werdykcie jako no contest, a wcześniej ogłoszono split decision na korzyść Rafała Jackiewicza. Czy ty dostałeś w ogóle informację od RM Promotions, bo Ricku Miller jest jakby promotorem tego eventu, czy dostałeś jakąś informację, że nie wiem, następuje w tej chwili protest, weryfikacja, że coś dzieje się z tym werdyktem, który usłyszałeś? Nie, jakiś typ mi przysłał screena na Facebooku i powiedział, ty Rafciu, i tam pii, co jest? I tyle. I tyle. Tak, przeczytałem, patrzę, no contest, mówię, no dzwonię do Krzysztofa Kraślickiego, mówię, co jest, Krzysiu, mówi, jak to jest, dziadku. Mówię, że takie coś się dzieje, nie było liczenia, nie było żadnych kontrowersji, nie było żadnych ostrzeżeń oficjalnych, nie było minus punktów, wygrałem walkę 2-1 i nagle się okazuje, że walka no contest. Także tak se patrzę, mówię, dzwonię do Krzyśka Drzazdowskiego, mówię, ty Krzysiu, my byliśmy w Niemczech? On mówi, no tak, byliśmy, przewróciliśmy. Mówię, aha, dobra, no tak musiałem się upewnić. No i faktycznie byliśmy, walczyłem, dwa mandaty przyjdą na wjeździe, zostały zrobione dwa zdjęcia, od razu na dzień dobry, fotoreporterzy od razu stanęli. Ile jechałeś? Złotych. No niedużo, ja szybko nie jeżdżę. No to wszyscy wiemy. A powiedz, generalnie jak stałeś w tym ringu, oczekując na werdykt, to spodziewałeś się, że sędzia podniesie twoją rękę? Powiem szczerze, że nie, że wiedziałem, że walkę wygrałem, wiem jaki był przebieg walki, jednak są to Niemcy, jest to zagranica, przyjeżdża stary dziadek z Facebooka, walka zorganizowana, także myślałem, że walkę wygrałem, ale w najlepszym wypadku dadzą remis. Kokietowałeś, czy rzeczywiście no, kompletnie nie było żadnych przygotowań pod Ricka Millera, niemieckiego prospekta? Ale nie, ja przecież raz zaznaczyłem, ja dwa tygodnie trenowałem i to ciężko trenowałem, przez dwa tygodnie zrobiłem czy zrobiłeś, siłę, dynamikę, szybkość, całą sesję sparingową, Wszystko dwa tygodnie. I jeszcze odpoczynek w ostatnim tygodniu. I waga. Nie było odpoczynku. Nie było, właśnie widzisz, wszystko było to, co powiedziałeś, nie było odpoczynku, bo jeszcze jak jechałem, to jeszcze miałem 2,5 kilo do zrobienia, także jeszcze byłem głodny, niewyspany, bo trzeba było trenować, odwodniony. Nie jadłem chyba 3 albo 4 dni, ale naprawdę dwa tygodnie trenowałem. Przez dwa tygodnie zrobiłem dużo treningów, przez dwa tygodnie trenowałem, przygotowałem się, byłem na trzech tarczach, zrobiłem 4 sparingi. Pierwszy raz w życiu zrobiłem sparing chyba we wtorek albo w środę, zrobiłem jeszcze sparing 3 dni przed walką, bo mówię, zrobię sobie jeszcze sparing, dlatego że mi lepiej waga schodzi, bo jak ktoś mnie zmusza do wysiłku, to wtedy ja ten wysiłek gdzieś tam jednak wycisnę z siebie, a jeżeli ktoś mnie nie zmusza i nie ma na sobą gdzieś tam bata, typu ktoś mnie chce uderzyć, no to ciężko mi jest potrafić. Jak wyglądał przed walką ten pięciogwiazdkowy hotel leśny w Niemczech? Stoczyłem 79 walk, to była 80 walka w boksie zawodowym. Stoczyłem około 100 walk w kickboxingu i pierwszy raz przed walką spałem w leśnym lesie, w leśnym hotelu, pod lasem, na parkingu. Czy to był las liściasty czy iglasty? Iglasty chyba, bo jak Krzysiek poszedł do łazienki, to mówi, to przyszedł tak, mówi, a to chyba jeżdżał. Kuję. Ale nie żartuję, naprawdę, żeśmy spali na parkingu od 12 do 19, żeśmy spali na parkingu, akumulator się rozładował, Krzysiek musiał pchać samochód. Świeżutko było w tym aucie. Tak, było świeżutko, tak. Więc to generalnie Krzysiek się nie poci, ja się nie pocę, bo już nie musiałem już robić wagi, to już było tak, nawet, nie? A kąpielka gdzie była? Co? Kąpiel.
Kąpiel poranna. Na kąpiel, co to jest za kąpiel? No, kąpiel poranna po nocy. Nie ma kąpieli porannej po nocy. Dobrze, redaktor Piedera tak się przysłuchuje tutaj opowieściom naszego bohatera. Jeszcze zaznaczę, wszystko się zaczęło od piątku. Jak w piątek się dowiedzieliśmy, że w sobotę musimy zwolnić pokój, ja tak mówię, what? Jak się dowiedzieliśmy, że nie mamy... Zapisałeś się na angielski jeszcze. Nie, ja mam, z matury na maturze miałem. Nie no, też Ryko też mówiłem, z Ryko rozmawiałem. No pańcz mówię, uniki mówię, kurwa mówię, uniki, gdzie uniki? Mówię, no pańcz, no fight. Ale tak naprawdę, w piątek dowiedzieliśmy się, że w sobotę musimy dzwonić pokój o 12. Nie ma pieniędzy na jedzenie, nie ma karnetu na jedzenie, nie karnetu, tylko... talonu, kuponu, bilonu, talonu, nie ma na jedzenie. Co? Krzysiek głodny, ja robiłem 11,5 kg do walki. No i mówię, o co chodzi, nie? Nie walczę. No i mówię, nie, bez przesady, nie mam pieniędzy, musiałem walczyć. Mówię, dobra, przekuczuję troszeczkę na parkingu, no nie. No ale tak złożyłem jedno do drugiego, ja jako, że nie jestem jebnięty, ale nie głupi, no to mówię, piszę, że mówię, słuchaj, kasa przed walką, albo nie chodzę do walki, nie? Piszemy, nagle się urywa kontakt. Mówię, o, what? No i znowu, no i sytuacja jest taka, że no, jedziemy do domu, Krzysiek, nie? Ale mówię, no dobra, poczekamy, bo Irek Butowicz mówi, to poczekaj, to zostaniecie w narożniku u Kariny, stanie ze mną. Nie, tak żeśmy zostali, żeśmy weźli na halę, zostaliśmy chwilę, wchodzimy raz do szatni, drugi raz do szatni, wchodzimy trzeci raz, Ryko nie ma, no patrzę godzina 19:15, no i kto poważny przychodzi 45 minut przed walką, zabandażować się, rozgrać i wyjść do walki, no. Znaczy, no tylko ja nie, no, ale ja jestem wiadomo niepoważny, prawda? Tutaj nagle ale... się ktoś pojawił z pieniędzmi w szatni. I przyszedł gość i Rafał Tim? Ja. Przychodzi, come on. I otwiera kopertę, tam plik euro, nie? Ja tak patrzę, mówię, i mówię, jedziemy do domu, Krzysiek, nie? Ale tak sobie myślę szybko, mówię, ja pierwsze co gadam, nie? Przeszedłem po kasę. Mówię, dobra, Krzysiu, liczę, ja się do rozgrzewać, nie? Poszedłem się rozgrzać, Krzysiu policzył, wzięliśmy kasę i zamontażowaliśmy się, tam jeszcze dwie obrotówki poszły w szatni. Sędzia główny, który właśnie sędziował moją walkę, przyszedł, pośmialiśmy się, pogadaliśmy. Po Bedoińsku jakoś tam, żeśmy się dogadali. I to wszystko. I tam chyba mnie polubił, bo później mi nie dał minus punkt za gadanie z kibicami i za żartowanie sobie na ringu. Także kontakty zagraniczne podtrzymane. Generalnie, no powiem szczerze, że to brzmi troszeczkę jak jakaś komedia albo przygoda jakiegoś. To się zdarzyło bohatera kreskówki. Rozumiem, że Maciej Soleński w Suwałkach takich przygód przed walką z Yango Janem nie miał. Tak sobie wyobrażam, że chyba trochę żałujecie, że nie ma już w grupie Rafała Jackiewicza, bo no, codziennie, co dzień to nowe story. Krzysiek Drzazgowski tak nie mówi już. No, Krzysiek Drzazgowski, czyli klasu, na pewno z tą wytrzymywał. Nie no, to śmiechy, tak? To jest samo, nie ma nuda, więc... Co ty byś, Maciek, zrobił? Co on zrobił? Wyjechałbyś? Jeszcze nie wiem, ale mógłby się zdenerwować mocno. A co dalej, to by się zobaczyło. Wiesz co, ja wam powiem tak. My też żeśmy jak siedzieli tak na Krzysiek, Krzysiek na mnie tak mówi, tak, kurna. I on mówi, Rafciu, nie wkurzasz się? I on mówi, tak, jak to ja tam mogę, mam wyjebane. No to co tu się przejmować, tak? Co to da, jak ja się będę denerwował, tak? To szkoda tylko czasu, szkoda tylko nerwów. Znamy Krzyśka Drzazgowskiego, to jest człowiek, który lubi ten survival, lubi las, myślistwo, tak, ambony, tak, strzelectwo. To tylko jest, dlatego jeżdżał. To chyba była szansa, żeby przetrwać w tym hotelu leśnym. Myślę, że dzięki Krzyśkowi przetrwałeś tylko. Tak Krzysiek, naprowadził się. To Krzysiek przetrwał dzięki mnie. Krzysiek potwierdził. Maciek, powrót po kilkunastu miesiącach do ringu, bardzo dobra dyspozycja, spokojne zwycięstwo, takie powiedziałbym mądre, analityczne, boks taki, do którego przyzwyczaiłeś, oczywiście no, w moim przekonaniu rywal nie do końca na twoim poziomie, ale walka potrzebna, no, z racji tego, że po prostu długo cię w tym kwadracie nie było. Za długo, na pewno. Znaczy, jeżeli chodzi o rywala, to chcieliśmy gościa, który... Wiemy, jaka jest sytuacja, wiemy, co się dzieje na świecie, wiemy, że ciężko jakiegokolwiek dobrego rywala. Znaczy, można było wziąć dobrego rywala, ale wiadomo, te pieniądze też grały dużą rolę. Wiadomo, więc dobry rywal to jest, no, załóżmy ta 50, tutaj jest krzyczą duże pieniądze. No i ciężko, wiadomo, do Polski sprowadzić jakiegokolwiek takiego zawodnika. Wyjazdy do Stany też są w tym momencie ucięte. No więc no, mieliśmy boksować z jakimś gościem z Meksyku, który mieszka w Hiszpanii, tam wszystko było dogadane i nagle się rozmyślił. No i tak naprawdę żeśmy pomyśleli, że fajnie było wziąć kogoś twardego, mocnego. Bardzo nam zależało na gościu z zawodniku z Ameryki Południowej. No niestety to było niemożliwe, nieosiągalne.
No i Jacek Szelgowski podesłał właśnie nazwisko jego Jana. Mówi, a zobaczcie sobie tego faceta, on nie przegrywa przed czasem, nigdy nie siedział, może jego. Ja tylko patrzyliśmy na niego z Piotrkiem Wiczackim, pomyśleliśmy, mówi, dobra, bierzemy chyba go, myślę, że będzie dobry rywal, na pewno się nie podda, na pewno nie padnie po kilku rundach, a da nam rundy i wydaje mi się, że fajnie można było się zaprezentować na tle tego zawodnika. No i tak było, tak. Wyszliśmy skoncentrowani jak na ten etap przygotowań, jak na takie przygotowania, jakie były, takie sparingi. Wydaje mi się, że ta walka wyszła bardzo fajnie. Na pewno mogli... Plan był taki, żeby do 8 rundy boksować spokojnie, lewą ręką, żeby po prostu wejść po tej długiej przerwie w ten boks, a potem gdzieś tam troszeczkę później poszukać tej czasóweczki. No i szukaliśmy, niestety, ja sobie tam ubzdurałem, że za wszelką cenę chcę jako pierwszy usadzić się go Jana na głowę, a tam naprawdę było możliwość usadzenia go na doły, bo czułem, że zostaje mocny cios na doły z prawej czy z lewej strony, no to jęczał tam, trochę jęczał, tak, ale długo mnie nie było tam w głowie, trzeba było dać. Istotne było to, że nie było widać na to bierdzy w tej walce, bo bardzo często jest tak, że zawodnika nie ma w ringu kilkanaście miesięcy, to potrzebuje przynajmniej połowy dystansu, kilku rund, żeby tę rdzę z siebie zrzucić i jakby uspokoić się, wrócić do takiego normalnego rytmu boksowania. To w zasadzie ten pojedynek od początku do końca przeboksowałeś na swoich warunkach. To jest konsekwencja dobrych sparingów? Znaczy jest konsekwencja tego, że... No ciężko mówić o dobrych sparingach, tak? Wiadomo, tutaj mieliśmy kilka sparingów z Robertem, nie Robertem, z Mateuszem Trycem, ze 3 sparingi zrobiliśmy. To były chyba najbardziej wartościowe sparingi. To było przed samą walką, tam zrobiliśmy 3 sparingi po 8 rund, czy 2 sparingi 8-rundowe, 1 6-rundowy. Te sparingi były naprawdę fajne. Z Rafałem Wołczewskim sparowaliśmy jeszcze z innymi rywalami, no ale te sparingi to nie był poziom top, tak? A więc wydaje mi się, że też wpływ miał na to, że po prostu no ja cały czas byłem w treningu, cały czas coś robiłem, cały czas na diecie, czy to jak nie mogę uderzać w worek tą prawą ręką, to co zastrzelowałem motorykę ze swoimi trenerami Piotrkiem Butowiczem, Marcinem Sałatą. Później przyszedłem na treningi bokserskie, a więc cały czas coś tam robiłem, bawiłem się tym boksem, robiłem te sparingi jakieś luźne. Cały czas byłem w gazie, tak? Ja nienawidzę tego słowa, że zrzucić rdzę, tak? No zawodnik mojej klasy w tym miejscu, w którym jestem, to już raczej nie mogę sobie pozwolić na to, żeby mieć rdzę i nie mogę sobie pozwolić na to, żeby stoczyć słabą walkę po tak długiej przerwie, żeby tylko zrzucić tą taką rdzę, tak? A ty jesteś sfrustrowany jakby faktem, że tak naprawdę masz teraz swój prime, ten najlepszy wiek i ta przerwa była tak długa? To cię denerwowało? Tak, na pewno, zdecydowanie. Znaczy, może nie denerwowało, bo staram się nie skupiać za bardzo negatywnej uwagi na to, na co nie ma wpływu. Tak? No, kontuzja się zdarzała, no to była pierwsza moja tak naprawdę poważna kontuzja w karierze, że na tak długo czasu mnie wyeliminowałam, mam nadzieję, że ostatnia. Na pewno frustracja delikatna była, że nie boksujemy tyle czasu, że ten czas ucieka, no ale wróciliśmy z hukiem na właściwe miejsce i teraz po prostu trzeba to kontynuować i czekamy na duże walki. To nie jest tak, że ty miałeś boksować 19 września, tutaj miał boksować w walce wieczoru Michał Cieślak i dopiero potem gdzieś zaproponowano cię przesunięcie tego terminu o 3 tygodnie wcześniej? To znaczy, powiem tak, my boksowaliśmy, mieliśmy do momentu gali w Augustowie, ja wiedziałem, że boksuję właśnie 29 sierpnia. Później spotkałem się z panem Andrzejem Wasileckim, on powiedział, że jednak będzie boksował Michał Cieślak na gali 29 sierpnia, że będę boksował we wrześniu, 19 września. No to żeśmy z Piotrkiem doszli do wniosku, że no dobra, to Maciek, skoro tak, to zrobimy sobie troszeczkę tydzień luzu i potem będziemy boksować we wrześniu. Zrobiliśmy tydzień luzu, wyjechałem sobie nad morze na 4 dni z rodziną, no tam bez zbędnych jakichś tam szkodliwych rzeczy, bez melanżu i tak dalej, na spokojnie. Nigdy byś o to nigdy nie podejrzewał. No właśnie, widzicie, a to jest takich rzeczy. No i okazało się, że po tej przerwie znowu pojechałem do Piotrka, zaczęliśmy trenować i nagle okazało się, że boksujemy w sierpniu, tak? No i tutaj też zaczęliśmy rozmyślać z Piotrkiem, czy bierzemy tę walkę w sierpniu, czy zostajemy przy wrześniu. Natomiast znowu ten korona psikus nam troszeczkę psikusa sprawia, że jest coraz więcej ludzi jest zarażonych, że jakieś tam obostrzenia są, restrykcje. A więc doszliśmy do wniosku, że jeżeli mam czekać do września i nie wiadomo, czy ta walka w ogóle będzie, bo mogą znowu pozamykać halę, no to bierzemy tę walkę w sierpniu teraz, nie czekam do września i uważam, że to była dobra decyzja. Tak jak mówię, no w treningu byłem, coś tam robiłem, więc no mistrzowskiej formy nie było, ale źle też nie było. Janusz i Kacper, odnieście się do tych wydarzeń, o których tutaj słyszeliśmy. Po pierwsze do powrotu Maćka, po drugie do no jednak nieprawdopodobnego scenariusza niemieckiego leśnego Rafała Jackiewicza. Leśnego Krzyśka i normalnego Rafcia. Który pojechał do niemieckiego prospekta Ryko Millera, którego prawdopodobnie szykowano tutaj na jakiś dobry payment i walkę za dobre pieniądze, a tutaj się okazało, że przyjechał wujek z Polski i
I zabrał rekordzik. Chociaż nie wiadomo, czy zabrał, bo już są kombinacje. No właśnie, krótko o Rafale, bo to taka sytuacja, gdzie boks zawodowy, ale nie tylko, po raz kolejny pokazuje, że nie jedno ma imię. I tutaj właśnie tak to wyglądało. To było takie troszeczkę na pograniczu takiej komedii, ale z akcentami, powiedziałbym, bokserskimi. Myślę, że to jakby tak poszukać, to takiej historii w boksie by znalazł sporo, ale to, co powiedział Rafał, to był pierwszy taki przypadek, kiedy w takim hotelu sypiał przed... 80. walka. No właśnie, wtedy... przed taką walką. Ale to też jest jedna fajna historia pocieszająca, że jak się ma taki, powiedziałbym, solidny background techniczny, jak człowiek potrafi zadbać w ringu też o własne bezpieczeństwo, to widzimy, jest kolejna jakaś tam walka z jakimś tam człowiekiem, któremu się coś marzy i w tym przypadku wygrana czy nie wygrana, ale ważne, że no, na pewno Rico był zaskoczony mocno. Natomiast wracając do Maćka, bo dokładnie obejrzałem sobie ten pojedynek, jak i całą galę, to po prostu podobało mi się w tym pojedynku, no co tu dużo mówić. No widać, że jest tam zasób tylu elementów fajnych. Oczywiście ten to, co powiedział, mogło być więcej tych ciosów na korpus. Było tam bodajże na początku walki, tamten szepnął takim zamachowym prawym i tam troszeczkę... Obudził. To weszło. Obudził. To się... Właśnie, ale to są takie elementy, na które trener też będzie na to zwracał uwagę, że nawet z zawodnikiem, ale on jeszcze był świeży, on jeszcze, prawda, jeszcze tej różnicy szybkości nie było aż tak bardzo. Później to było widać, że ta różnica szybkości była taka, że to było już rozbijanie człowieka. No. A ubijanie go tym lewym prostym było tak konsekwentne. Ale tam podobało mi się parę elementów. No to nie jest przypadek, że jak Maćka, którego komentowałem, jego debiut razem z Krzyśkiem Kosedowskim w Kielcach, 2010? 10 rok. 2010 rok. To wtedy też walka zakończyła się błyskawicznie, szybko, w pierwszej rundzie. To coś tam mi się w tej walce naprawdę w nim spodobało. Też naprawdę materiał był bardzo krótki i taki, ten, a 3 lata później po walce ze Świerzbińskim podczas Polsat Boxing Night w Gdańsku powiedziałem, że to jest kandydat na to, żeby walczyć o Mistrzostwo Świata, co wtedy, pamiętam, wywołało takie dosyć niektórzy pięściarze mówili, no naprawdę pan tak uważa, że Stryczu może walczyć o Mistrzostwo Świata. No tak mi się wydawało, no bo to nieraz coś ma, prawda? Bo nie było takiej jakiejś bogatej kariery amatorskiej, szybko przeszedł na ten zawodowy boks. I tutaj widać cały czas, że jest parę tych elementów i jak się tak przeanalizuje całą kategorię średnią, no niby bardzo mocna, no oczywiście jest to kategoria bardzo mocna, jak patrzymy na te szczyty, ale też jest w tych dziesiątkach trochę ludzi, no których ja widzę, że dzisiaj nie byłoby szans, no nie mieliby szans w walce z tutaj... Także ja czekam tylko na jakąś kolejną, naprawdę dużą walkę. Może nie od razu na samym szczycie o mistrzostwo, bo to tak się chyba prawdopodobnie nie da. Tak się nie da. No, nie. No tu jest jeszcze ten element tej układanki biznesowej cały w tle, bo jednak kategoria średnia, no tam największe postaci, czyli Golovkin i Canelo, no to są związani z platformą DAZN, więc oni są jakby łatwiej trochę osiągalni, bo jeszcze rozmawialiśmy o kategorii junior średniej. Nie wiem, czy ona jest fizycznie, czy bierzesz ją pod uwagę. Oczywiście nie, do kategorii średniej wchodzę na pewno, tylko chcę na razie jeszcze... No, tam też kolejek jest dużo w tej junior średniej, bardzo się... dużo. Prawdę z tego, że masz na przykład... Chyba, że przez Facebooka ktoś ci zaprosi na walkę. Może przez Facebooka na walkę ktoś zaprosi. Ale prawda z tego, że tak jak mówię, no dozwany teraz rzeczywiście ten Hearn, Eddie Hearn chce ze mną pracować. Nie mamy rzeczywiście, mamy jeszcze jedną walkę w kontrakcie, ale nie mamy tak jakby bezpośredniego kontraktu podpisanego razem. Ale chce pracować, jest bardzo zainteresowany, bardzo mnie lubi z tego, co wiem, z tego, co rozmawiam. Ale druga sprawa też jest taka, że ja jeszcze z tego, co wiem, jestem cały czas u Ella Hymona, tak? Ja nie znam wypowiedzenia umowy od Ella Hymona, tak? Nie znam takiego papieru od nikogo. A więc no tam u Ella Hymona też jest tam jest masa zawodników. A więc no, walczyć jest gdzie, tak? Tylko, no, i z kim? No właśnie jest gdzie i z kim, tylko no, zobaczymy, jak to się będzie wyglądało dalej. Tak? No strona amerykańska musi się wziąć do roboty, bo tak no, mówię, ja mam kontrakt amerykański z Warriors Boxing, a Warriors Boxing nie robi kompletnie nic, tak? Ta stagnacja jest straszna, jeżeli chodzi o moją osobę. No i trochę mi to zaczyna drażnić, tak? No, powiedz, czyli czy ty generalnie na dzień dzisiejszy jesteś zdecydowany, żeby na pewno następną walkę toczyć w kategorii średniej, a nie junior średniej, tak? Znaczy, jeżeli dzisiaj ktoś do mnie zadzwoni, temacik jest walka o tym jeszcze świat w kategorii junior średniej, to schodzimy do kategorii junior średniej, nie masz tu problemu, tak? Mhm. Natomiast skupiam się na kategorii średniej. Tak jest mi plan żywieniowy z Jackiem Feldmanem również, żeby nie przybierać tyle kilogramów, żeby ta kategoria średnia była utrzymywana. Natomiast jak mówię, ktoś zadzwoni i mówi, że jest fajna walka w kategorii junior średniej, nie mam takiego problemu, mogę przeskoczyć. Natomiast... Fajna walka to rozumiemy albo bardzo duże pieniądze, albo walka o pas. Dokładnie tak.
Pokaż może nam rękę, bo no to jest też dosyć rzadki przypadek. Proszę zobaczyć, tak wygląda ręka Maćka Sulenckiego. To nie jest tak, że on tutaj ten palec specjalnie wyciąga, tylko tak to się wydarzyło. Za chwilę zobaczymy dłonie Maćka przed operacją, po operacji. No szczerze mówiąc, to jest dosyć rzadki przypadek, że ręce zatejpowane. Podejrzewam, że pierwszy raz w twoim życiu czegoś takiego doświadczasz. Znaczy ja powiem tak szczerze, mówię, gdzieś tam szukam jakieś, co się stało, natomiast ja już prawdopodobnie wiem, co się stało. No, ręce mi typowały Piotrek Gliszewski. Piotrek dobrze typuje. Kapitalnie tak typuje, to nawet nie ma o czym w ogóle mówić. Tutaj Piotrek robi to doskonale, zrobił to znowu doskonale. Natomiast ja boksowałem w rivalach, w rękawicach, których no, nie do końca mi pasują. Zawsze boksuję w grantach, trochę szerszych rękawicach. I tutaj dostaliśmy nowe rękawice. I ale to był wymóg sponsorski, My mogliśmy wybierać między Pafenami a rywalami, no to tak powiem, wziąć Pafeny, no to wziąłem rywale, tak? A pamiętam, w rywala boksowali chyba u ciebie na gali nawet z Bonelli, to też były rywale. No bo tylko... myślisz, knockout będzie, dokładnie. To biorę rywale. Biorę rywale, dokładnie. Wziąłem rywale fajne i one były strasznie wąskie, nie mogłem wsadzić tej rękawicy, ręki w rękawice. Ja mówię do niego, ty Piotrek, nie mogłem nie wsadzić rękawicy tego w te ręki. A na pewno w dziesiątki wkładałeś, nie w ósemki. Na pewno dziesiątki. No i tam kurczę, nie może, bandaż się jakoś podwinął, jakoś się gdzieś tam zawinął ten bandaż, ten tape, ta gaza na górze i no, no ciężko powiedzieć. Kiedy poczułeś ból, czy w ogóle poczułeś? W czwartej albo piątej rundzie. Mhm. Pierwszy to był taki ból, że na pewno rozcięłem, później no tym wiadomo, no co uderzałem, to wiedziałem, że szczypało mnie, piekło mnie, wiedziałem, że jest rozcięte, wiedziałem, że nie jest złamane, o tak, że kości są całe, wiedziałem, że piekło, to skóra, to pieniądze spokojne, starałem się nie zawracać tym głowy, no więc, no potem z nią rękawice i tam troszkę kapało, więc mówię, o kurczę, troszkę się jednak pocięło. Czyli generalnie 3 tygodnie przerwy, tak? No dwa tygodnie, no powiem tak, tydzień czasu myślałem, że wrócę na salę od razu, tydzień czasu nie mogę robić nic, no bo to wiadomo, szwy świeże, potem kolejny tydzień będę mógł coś tam zacząć uderzać, nie tu lewą ręką, prawą, bo wiadomo, dalej szwy, po 2 tygodniach szwy mnie zdejmą, tydzień czasu jeszcze luzu i będę mógł po tych 3 tygodniach wracać na salę. A czy ty, Maciek, w tej chwili masz przedstawiony przez promotora jakiś konkretny plan na następne miesiące, czy to jest, no powiedziałbym dzisiaj z racji też trudnej sytuacji, nie ma co ukrywać na świecie, odłożone w czasie i to się nie konkretyzuje? To znaczy na razie żadnych konkretów nie ma. Spotykam się w środę z Jakiem Szelągowskim. Mam nadzieję, że również Andrzej Wasilewski będzie na tym spotkaniu. Spotkamy się, porozmawiamy. Znaczy ja powiem tak, na początku jak miałem kontuzję prawej ręki, to ja też się już dobijałem do Andrzeja Wasilewskiego. Mówię, panie Andrzeju, jakieś walki, coś tam. Mówi, poczekaj, niech ci się ręka wygoi, dojdź do siebie po operacji, będziemy rozmawiali. Mówię, no dobra, nie ma problemu. We rękę wyleczyłem, no nagle trzasnął koronawirus. Mówię, kurczę, tu mam pecha, tak? No i żeśmy zaczęli rozmawiać, co robić, żeby jak najszybciej wrócić na ring. I były tematy do wyjazdów do Stanów, na walce Geshermeta Gołowki, potem ta walka się odkładała w czasie. Wyjazdy do Stanów zostały zablokowane, a więc to zaczęło troszeczkę się nakładać jako frustracja znowu i tak jakby bezradność, bo no, co tu robić? A więc wyszedł pomysł, że może zaboksować w Polsce. No ja za bardzo, nie, powiem szczerze mówiąc, że nie chciałem boksować w Polsce, bo wolałem wrócić po tak słabej walce z Andrejdem, wrócić do Stanów, żeby pokazać tam, stoczyć taką walkę, jak stoczyłem teraz w sobotę w Stanach Zjednoczonych z takim rywalem. Wydaje mi się, że to był bardzo duży wydźwięk. Natomiast było to niemożliwe. Pan Andrzej Wasilewski powiedział, dobra, boksujemy w Polsce. Mówiłem, okej, nie ma problemu, ugiąłem się, żeby po prostu wrócić, zaboksować. I tyle, tak? A więc dobrze, nie? Słuchaj, okazuje się, że COVID nie ma wpływu na jednego zawodnika, na jego kalendarz, na Rafała Jackiewicza. Bo tak, już po walce z Ryką Müllerem ma za moment na trening walkę z Grawką. Tak. Wiosną już wiadomo, że walka z Kevinem Gruchałą. Zakończenie kariery i bez żartów mi teraz tutaj. Nie, no, a w międzyczasie... Ale my to nie wierzymy. Ale ja to jeszcze 5 razy ja, nie, nie, nie. Ja to jest never ending story. Bo to COVID ma Rafała Jackiewicza. Wiosna, Kevin, koniec, ostatnia wygrana walka, zakończę karierę i już nie wrócę. Później będę tylko pajacował, zresztą cały czas pajacuję, ale później już będę tylko już poza sportem, już gdzieś tam jakieś kasa, gdzieś tam pokazówki, gdzieś tam ktoś zaprosi, ktoś mnie wkurzy, nie ma problemu, za kasę oczywiście nie pod dyskotek. Może zostaniesz stand-uperem. A co to jest? Sprawdź więc. A ile płacą? Zależy, jak będziesz wypadał. No, jak dobrze i będzie dużo wyświetleń. Jak to skoczę, dobrze, to zawsze wypadam dobrze. Dobrze, słuchaj, Rafałku, bo jeszcze wiemy, że przyszła propozycja z Australii dla ciebie. Ja tam nic nie wiem. Jak nie wiesz? To jest nieoficjalnie. Nieoficjalnie. Nas nie stać tutaj na rozmowy prywatne. Nie, nie. No powiedz wszystkim, pochwal się. Nie ma o czym mówić na razie. Ponoć człowiek, którego znokautował Tim Chu, chciałby cię zaprosić na walkę, mówię o Jeffie Hornie. No coś tam gdzieś. I co, byłbyś zainteresowany tym wypadem, zobaczyć kangury, aligatory i poboksować? Nie byłbym, bo ja już powiedziałem, że tak, okej. Okay. Powiedzieli kwotę, ja przeczytałem kwotę, przeliczyłem, wiem, okej. Okay.
Sprawdziłeś kurs dolara australijskiego? Tak, tak, od razu, nie, amerykański. Amerykański jest w kontakcie, tak? Sprawdziłem kurs dolara, od razu powiedziałem tak, okej, nie ma problemu. Za dwa tygodnie, sorry Bartek, jadę. A powiedz mi, kiedy ewentualnie ta walka z Hornem? O jakim terminie mówimy? Mówimy o terminie na razie 12 września. To jest Grawka? Bartek, Grawka, tak. No i później Horn? No i październik, listopad? I później. Nie, ja mogę, wiesz, ja teraz w sobotę walczyłem dzisiaj na trening, także wiesz, ja mogę na przykład z Grawką 12, a później wypada 19, nie ma problemu. Tam jak jest, tam jest. No 13 nie doleci, bo to się leci 36 godzin. To może być, słuchaj, problem. Nie mów. Bo wiesz, do tego się dokłada jeszcze za dojazd i jestem 13. Ale słuchaj, ja myślę, że jak wiesz, poradzisz sobie z Jeffem Hornem, to potem Team Chu i no naprawdę, to nie skończysz potem. To setka walk się będzie, 83. Znaczy nie. Ja potem tak, ja już powiedziałem tak samo, powiedziałem Rico Fico, że mówię, słuchaj, zbieraj euro i mówię jakby coś tu do końca roku, bo mówię, na wiosnę kończę, także... Aha, czyli nie, ewentualnie rematch, koniec, tak? Koniec. Rematch z Rico. Znaczy ja nie mam z tym problemu, tak? Teraz pojechałem... niezdenerwowany i wygrałem walkę, tak naprawdę zdenerwowany. Hotel już zna. Mam już hotel, mam już parking. Mam przewody ze sobą do akumulatora, jakby coś. Czyś jak popchnie samochód, tylko musimy ustawić po prostu kierownicę, bo u mnie jak samochód się blokuje, to blokuje też się kierownica, nie jak już nie odpali, to już... Okej. Okay. Rozumiem, że te Suwałki to jest też takie dosyć ważne miejsce dla ciebie na polskiej mapie, bo tam zdaje się, z tego co pamiętam, boksowałeś z Owardem Kospolite jeszcze na gali Andrzeja Gmitruka. Mylę się, czy tak było? Było. Zdecydowanie tak, 7 lat temu. Mm-hmm. To jest rywal, który trzeba powiedzieć, że no, tam jest solidnie, wysoko Kospolite, dosyć w rankingach. No, tak, wiesz, tak kurczę, sobie zastanawiałem się ostatnio, że tak mówię, że pan trener Andrzej Gmitruk, świętej pamięci, to zrobił jednak dobrą robotę, ściągnął tych Francuzów takich twardych, ja to się wkurzałem, że kurde, nie chcą padać. Ale dzisiaj to prezentuje, więc wydaje mi się, że to była dobra robota, dobre doświadczenie. No i 2-0 na razie dla mnie, tak? Jeśli chodzi dobrym o Francuzem to w Brodnicy boksowałeś. Z tym Dionem? Tak. Ja pielnikuję. Super średniej wtedy chyba było, tak? Super średnia, no. Słuchaj, a powiedz mi, bo też po tej twojej walce przegranej o Mistrzostwo Świata, no była taka dyskusja w mediach, nawet zabierał głos twój promotor Andrzej Wasilewski odnośnie przyszłości współpracy z Piotrkiem Wilczewskim. Ty sam przez chwilę no, nie potrafiłeś jakby stuprocentowo powiedzieć, że dalej będziesz pracował z Piotrkiem. Rozumiem, że w tej chwili jakby jesteś zdecydowany na dalszą współpracę z Piotrkiem, że ci wszystko pasuje, że to właściwie zafunkcjonowało w ostatniej walce i idziecie dalej razem. To znaczy tak, ja uważam, po pierwsze tak, jestem lojalny. Ja nie idę, nie robię głupich rzeczy od razu, tak? Ja uważam, że i mówię to otwarcie, że ja uważam, że tu mieliśmy dwa sprawdziane. Z Rosado, z Gabrielem Rosado, gdzie Piotrek rozszyfrował idealnie tego zawodnika. Później, że ja zrobiłem głupotę, gdzieś tam zaspałem. To jest druga sprawa. No nie zżenął się trener, tylko zawodnik. No właśnie, ja dokładnie tak. No, rozpracowaliśmy Rosado 100-0, wygrywaliśmy tą walkę. No walka z Dimitrosem Andrejdą, no to słuchajcie, no, nikt nie chce z nim boksować na całym świecie, tak? No jest to gościu, z którym może wygrać w tym momencie prawdopodobnie tylko Canelo i też nie wiadomo. No ma taki styl, nie wiadomo. Charlo też nie chce z nim boksować, unika go jak ognia. Ja to nie mówię, że to jest jakiś killer zabijaka i tak dalej, tylko że to po prostu jest fighter takiego pokroju, że ciężko z nim jakkolwiek boksować. Trudny, bardzo, bardzo trudny, niekonwencjonalny. Tak jak mówię, no wiele w tej walce dużo, dużo było takich rzeczy, które nam się nie spięły. Ta walka nam kompletnie nie wyszła. No, przygotowanie też były takie, nie inne. Ręka bolała, raz nie bolała. Tak jak mówię, no przegrałem walkę 100-0 i po prostu no, patrzę prawdzie w oczy i wiem, jak było. No nie będę mówić, że teraz, o, ja bym wyszedł do Andrzeja, dajcie mi rewanż, to na pewno z nim wygrał. Nie, prawdopodobnie z nim bym nie wygrał, chyba żebym zrobił typową ulicę, ale z takim gościem, który ucieka, też ciężko zrobić typową ulicę, schować łeb za, wziąć łeb nisko i iść na jakąś tam wojnę, wymianę taką. Mówię typową, no, już nie myśleć o boksie, tylko iść po prostu na walkę, na wojnę, tak? A więc no, no ciężko powiedzieć. No ja wydaje mi się, że z Piotrkiem się śmieję, że najgorszy rywal jest chyba za nami, tak? Że takiego drugiego pomocy mieć nie będziemy na pewno. I no, no tak jak mówię, no, łatwo jest oceniać, tak? Łatwo jest oceniać, łatwo, najłatwiej jest zmieniać, od razu trenera wywalać, tak? A tam ja uważam, że jest wiele innych rzeczy do zmian. Nie, które ja pytam, czy były tobie jakieś przemyślenia, prawda? Bo tak, były przemyślenia, na pewno, tak, były przemyślenia, tak? Ludzie mi przychodziły przez głowę, myślę, że może zmienić, może nie, ale tak jak mówię, jestem lojalny, wiem, jak Piotrek mnie przygotował na Rosado, wiem, jak Piotrek mnie przygotował teraz. I uważam, że na razie nasza współpraca jest bardzo, bardzo dobra. Ale tak jak mówię, jeżeli okaże się, że znowu wejdziemy na ten światowy poziom i nagle znowu będzie tak, że przegramy do Vivatu jakąś walkę, znaczy, że nasza współpraca jednak nie wypada tak dobrze, jak nam się wydaje. Na dzień dzisiejszy trenuję z Piotrkiem Wilczewskim i chcę przy nim pozostać. Tak? Tylko tak jak mówię, no tutaj główny problem jest z parych partnerów.
Przede wszystkim. Ja potrzebuję sparing partnerów. Ale ty mając kontrakt amerykański, wiedząc, że boksujesz w Stanach Zjednoczonych, możesz pojechać na te 4-5 tygodni i tam sparować. Oczywiście. Z Andrejdem tam byliśmy. Oczywiście byliśmy z Andrejdem i sparowaliśmy tam w Stanach Zjednoczonych i te sparingi były naprawdę bardzo fajne. I teraz, przed walką następną dużą w Ameryce, jeżeli dostaniemy dużą, niedużą, jakokolwiek w Ameryce, jak dostaniemy tu walkę o tytuł mistrza świata, no to na pewno na 2 miesiące jedziemy na sparingi do Stanów Zjednoczonych. To w ogóle nie ma żadnej dyskusji. Nie ma żadnej dyskusji, tak? Jak dostaniemy jakąś mniejszą walkę, przygotowujemy to się w Polsce, no załóżmy na ostatni miesiąc na przygotowanie znowu do Ameryki, tam trenować, tam sparować, tam się obracać wśród tych zawodników. A więc no nie, to jak w Ameryce będzie duża walka, to bez dyskusji nie wyjeżdżamy. A powiedz mi, ile razy od czasu tego przegranego pojedynku z Andrejdem obejrzałeś ten pojedynek? Szczerze? Raz. Raz. Raz obejrzałem go i to na raty, bo nie mogę na to patrzeć. naprawdę. Mówię, ostatnio na sobie włączyłem przed tą walką, bo za 2 tygodnie. I mówię, że zobaczę sobie znowu ten pojedynek z Andrejdem, żeby wyciągnąć wnioski. Ale i tak włączyłem ten pojedynek, mówię, no nie. Ja po prostu nie mogę na siebie patrzeć. Po prostu to nie byłem ja. Jak ja patrzyłem na tę walkę, mówię, co ty żeś odpierdziel? Mówię, co ty żeś w ogóle robił? Ani nie podjąłem ryzyka, nic takiego. No ale tak ja mówię, to się wszystko fajnie mówi, ale to mówię, kuluary tej walki, co się działo i tak dalej. Mówię, ja tego nie będę głośno mówił, nic nie będę, ale nie było wszystko takie fajne, jakby się wydało. Te przygotowania też nie były takie genialne, mimo to, że byliśmy w Stanach Zjednoczonych. Dlatego, słuchajcie, przegramy walkę 100-0 z Andrejdem z mistrzem świata, z gościem, który ma 2 kategorie wagowe, z mistrzem świata. Mnie to bardzo boli, uważam, że moja duma została bardzo podrażniona. Zostałem jakby inaczej, ja nie uważam, że zostałem zweryfikowany. To jest broń Boże, to na pewno nie. Jeżeli bym przegrał z innym rywalem niż załóżmy, bym przegrał z Charlo albo z Jacobsem, no to uważam, dobra, zostałem zweryfikowany, nie ma czego szukać na światowym poziomie. Ale nie zostałem zweryfikowany. Przegrałem z gościem, tak jak mówię, który po prostu, kurczę, no uważam, żeby zrobić 3/4 czołówką światową kategorii średniej, super średniej, półciężkiej, prawdopodobnie junior średniej. Panowie, wy tak rozumiejąc ten biznes i jakby poszczególne powiązania promotorsko-menadżersko, telewizyjne, to jaki możecie nakreślić scenariusz dla Maćka? No właśnie, to ciężka sytuacja polega na tym, że tu mamy taki system naczyń połączonych właściwie w każdej kategorii. O ile w tej średniej wszystko się kręci wokół Canelo, tylko tak naprawdę nie wiemy, czy Canelo jeszcze w tej średniej swoją przyszłość widzi. Ja szczerze mówiąc w to wątpię, bo po tym wypadzie do półciężkiej myślę, że on zagości na dłużej w super średniej. Więc pytanie, co w to miejsce, które Canelo zostawi? No czekamy na walkę Golovkina z Kamilem Szermetą też już bardzo długo. Golovkin młodszy nie będzie. To cały czas wisi wszystko na włosku. Z kolei w kategorii junior średniej jest jeszcze ciekawiej, bo tam może nie ma aż tak głośnych nazwisk, ale to są wszystko fantastyczni zawodnicy. Jest naprawdę głębia, bo tam na walkę mistrzowską czeka na przykład Michel Soro, na walkę z Larą już czeka prawie 2 lata i się nie może doczekać, a to jest zawodnik, z którym też nikt nie chce walczyć, więc tam wygrał w sobotę eliminator Jack Kulkey, którego też oczywiście dobrze znasz, który zupełnie nieoczekiwanie, moim zdaniem nie wygrał tej walki z Abbasem Baru, ale 2-1 tam sędziowie wypunktowali do niego. No nie wygrał. Ale wygrał eliminator i może zaraz walczyć Mistrzostwo Świata, więc taka jest sytuacja. Tam są kolejki bardzo długie, wszystko jest poukładane. Trzęsą tym wszystkim zawodnicy z PBC związani z projektem Ala Heymona. Będziemy mieć zaraz unifikację Germera Charlo z Rosario, więc to wszystko jest napięte i ciężko się tak naprawdę w to wejść tak po prostu z ulicy, z miejsca teraz, żeby dostać te szanse, bo to musiałyby zaistnieć jakieś okoliczności, których na ten moment nie widzę. Coś musiałoby się wydarzyć w tym wszystkim, jakaś wyrwa, jakaś niespodzianka. Z ulicy byśmy nie schodzili, tak, bo tam jakąś tam markę mam w Stanach Zjednoczonych, tak wydaje mi się, że teraz... Federację, bo tam są obowiązkowi pretendenci. Znowu tam biję do pana, tutaj do promotora mojego w Stanach Zjednoczonych, którzy no moim zdaniem, no mam ten kontrakt amerykański. Z Leonem Margulesem. Z grupy Warriors Boxing i to przecież to, a teraz wygląda tak, jakbym nie miał kontraktu, jakbym nie miał promotora amerykańskiego, jak ja miał tylko pana Andrzeja Wasilewskiego i trzeba tam chodzić się prosić i tak dalej. No nie, mamy gościa... Może twój promotor polski bardziej zmierza dzisiaj w kierunku brytyjskim? No nie ma, to niech mnie niech mi pan promotor zastanów napisze wypowiedzenie umowy i wtedy będzie po problemie, bo tak naprawdę ja nie wiem, czemu ja jestem związany kontraktem promotorskim z Leonem Margulesem, skoro on mi nie organizuje walki, nic kompletnie nie robi. Słuchajcie, tam w tej kategorii średniej, naprawdę, no, w każdej organizacji jest bardzo ciekawie, tam najwyżej Maciek jest w rankingu organizacji WBC. Tak jest, piąty. Prawda, piąty. Natomiast mówię, tam będzie ta walka Charlo z Jerewianczenko. Bardzo, bardzo ciekawy pojedynek, już 26 teraz, a więc to też sporo wyjaśni. Ja myślę, że tutaj też może być taki rzut już później, tam już ktoś się powinien o coś dobijać, no bo jeżeli jest się tak wysoko, bo tam mamy jeszcze na wysokim miejscu... Ale zobacz, on był niżej od Maćka, z tego co pamiętam. Sergiej.
Sergiej, który wyciągnął kombajn. No, ale jednak dobra walka w Ameryce tak. z Kołowkinem daje ci jakby też poparcie telewizji, ludzi, kibiców, dziennikarzy i taką walkę się organizuje. Mamy teraz WBA, mamy Ryota Muratę, prawda? Jest Chris Eubank na pierwszym miejscu w rankingu też. Materiał na znakomity pojedynek. Z kolei tam WBO jest Monguja na pierwszym miejscu, bo mistrzem jest ten Andrej. Także nie, nie, tutaj tych, tak powiedzmy, scenariuszy jest wiele i myślę, że tutaj wszystko zależy od dyplomacji bokserskiej. No. Kacper, twoja optyka jeszcze na gale w Suwałkach. Co ci się podobało, co ci się nie podobało? Czy były jakieś kontrowersje? Kontrowersje? No myślę, że punktacja przede wszystkim, to pierwsze, o co mi przychodzi do głowy, punktacja w walce Przemysłowa z Jeśka z Silvoinenem. Za wysoka moim zdaniem. To była walka blisko remisu. Ten werdykt, jedna karta, gdzie był dwoma punktami wygrana Przemka, moim zdaniem okej, broni się. Natomiast to była równa walka. Oczywiście Finn sobie sam trochę sprawę skomplikował, bo kilka rund wydaje mi się, że brakowało mu dwóch, trzech mocniejszych ciosów, a jak wyprowadzał te ciosy, to trafiał. Więc to jest to, że trochę brakowało mu takiej aktywności w tych kluczowych momentach. Natomiast pokazał się z bardzo dobrej strony. I myślę, że ta walka no, też pokazała, że ten sufit Przemka no, niestety jest już gdzieś, on jest blisko tego poziomu, że to oczywiście fajnie, że wygrał z zawodnikiem, który mógł walczyć za chwilę o pas mistrza Unii Europejskiej, no ale no, to jest mniej więcej to i tam wyżej będzie ciężko coś z tego ukręcić, bo jednak widzieliśmy, że błędy, które popełnia, no są cały czas i one są już od dłuższego czasu, więc wydaje mi się, że jeśli przyjedzie lepszy zawodnik, jeśli taka walka rzeczywiście, chociaż ten pas mistrza Unii Europejskiej wydaje mi się, że jest do wzięcia. Tam jest, nie pamiętam nazwiska, ale Hiszpan, 38-letni, który też tak kisi ten pas i chciałby pewnie jeszcze za niego trochę zarobić, więc to był jakiś taka kontrowersja, powiedzmy mikro, bo jednak uważam, że ta punktacja była zbyt wysoka, ale z plusów na pewno Kamil Bednarek, kolejny świetny występ, znowu się sprawdził z przedstawicielem innej bokserskiej szkoły, który zresztą przyjechał i coś tam próbował, bo oczywiście to, co zrobił pan Jan Janin, to nawet nie jest kontrowersja, to był cyrk chwilami. Nie wiem, czy to rzeczywiście po tej ostatniej walce coś tam się z nim stało takiego, czy... Nie, no ja mogę wam tutaj pokazać korespondencję. No generalnie przystąpił bez przygotowań, bez trenera i ale prawda, napisał mi nawet dwa dni przed walką, że on już nie chce wygrać. Tak jest. No to ja mu powiedziałem, że generalnie no to powinien skończyć, a nie boksować. Także ale można ładnie przegrać. No tak. Ale można ładnie przegrać. On przegrał po prostu wszystko. Natomiast tak wracając z tego, no, Zyśk jakby to jeszcze długa, długa droga do jakichś naprawdę dobrych naprawdę walk gdzieś tam wyżej. Natomiast obserwuję karierę Tryca, który przecież też nigdy jakimś tam wybitnym talentem nie był. Pamiętam go przed laty na turnieju Feliksa Stama. Bardzo w niego wierzył zawsze Hubert Migaczew. Bardzo, bardzo. I pan... Hubert Migaczew nawet powiedział, że Polska będzie miała pierwszego mistrza świata, no tak, zwyżkowo. Tak. Takie były dokładnie no, no tak słowa mówię, trenera Migaczewa. Ale ja miałem troszkę wtedy, obserwując go, zdecydowanie inne zdanie. Natomiast muszę przyznać, że abstrahując od tego, jaki no, Janin oczywiście, ale naprawdę Tryc... Nie, no notuję Tryc w ostatnim czasie mądrze, dobre występy. Uważam, że mądrze zawalczył. Czy z Kanadyjczykiem Finem. Był bardzo dobrze przygotowany, widocznie z Paryki były na tyle dobry, naprawdę mądrze. Tutaj pokazał, jak szybko takiego trzeba pseudokozaka unicestwić i to, czego nie zrobił Parzęczewski, bo zagrzała mu się głowa i chciał, ponieważ miał go 5 razy na deskach, ale mógł go w drugiej rundzie spokojnie wtedy wykończyć Janina w Arłamowie. Tutaj natomiast bardzo konsekwentnie to zrobił i tutaj pod tym względem mi się to spodobał. Co do Bednarka, rywala miał naprawdę słabiutkiego, to też trzeba wziąć to pod uwagę. O Bednarku to też zawsze się ciepło, od kiedy pierwszy raz go zobaczyłem na treningu w Dzierżoniowie, wyrażam. Parę lat zmarnowanych, szkoda, ale oby kolejnych teraz nie zmarnował i poszedł wyżej. Moim zdaniem jak duży to jest potencjał i na co Bednarek? Bardzo duży. Moim zdaniem, znaczy sobie zrobiliśmy z wielu zawodników mistrza świata, tak jak to, co mówił przede wszystkim Piotr Gliczewski, mówił bardzo mądrze. Dajmy mu trenować, dajmy mu się rozwijać, dajmy mu święty spokój, żeby oni nie mówić, żeby troszeczkę... No to jest chłopak z temperamentem, chłopak, który no widać, że płynie w nim bardzo gorący krew. Nie lubi siedzieć w miejscu. Nie lubi zdecydowanie siedzieć w miejscu, tak. Troszeczkę poobuzował, troszeczkę tam swoją przeszłość ma, natomiast to była jest przeszłość. Teraz jest skupiony tylko na boksie. No i wydaje mi się, że jeżeli dobrze pokierowana zostanie jego kariera, jeżeli on znowu będzie mądrze tą kierował swoją karierą, czyli będzie dobrze dbał o swój wizerunek, przede wszystkim sportowy, no to wielka przyszłość przed nim i uważam, że może naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dużo osiągnąć. Ale martwi mnie troszkę, ile zbija. No zbija dychę. No dużo, no. Co to jest przy Grzesiu Proksie? Grzesiu Proksie, tam było 15-17. Andrzej Fowara też zbijał dużo, bo 20 prawie.
Słuchajcie, nie znamy też scenariusza, co z Robertem Parzęczewskim, bo wiemy, że z walki wycofuje się Kanadyjczyk Ryan Ford. Kilka dni temu ukazała się informacja, że będzie problem z przylotem z Kanady i muszę powiedzieć, że wspólnie z Mariuszem Grabowskim zaczęliśmy pracować nad logistyką, jednak ściągnięcie Kanadyjczyka i zaczęliśmy gdzieś tam szukać takich dziwnych połączeń dla Forda. Natomiast w międzyczasie okazało się, że jednak nie wiem, czy urwał, czy naderwał na jednym ze sparingów biceps Ryan Ford, przeprosił. Natomiast jest ta walka jakaś przeklęta. To jest trzeci raz, kiedy do tej walki nie dochodzi. Za pierwszym razem anemia Parzęczewskiego, wycofanie się w listopadzie 2019 z gali w Radomiu. 4 kwietnia gala, która się miała odbyć w Warszawie. Wtedy, zanim jeszcze odwołaliśmy, to Ford się wycofuje z walki, twierdząc, że no, rodzina nie chce, żeby on w czasie COVID-u podróżował do Polski. W tej chwili kontuzja bicepsa. Nie wiadomo, co z tym począć. No, fatum tak naprawdę, co z tym począć. No, nie ma dużo czasu, żeby znaleźć zastępstwo. Tutaj pojawiło się, bo oczywiście po tej wygranej Mateusza Tryca z Janianinem, oczywiście naturalną, dużą polsko-polską walką, wydaje się starcie Roberta Parzęczewskiego właśnie z Mateuszem. No, tylko też trzeba sobie zdać sprawę, że no, to na ten moment jest to mało realna opcja. Chociaż chciałbym, żeby było inaczej, bo wydaje mi się, że to jest walka, która jako takie zestawienie, jako układ stylów zapowiada się bardzo ciekawie. Chętnie bym to obejrzał. Natomiast wiem, jaka jest sytuacja, że nie ma na to zbyt wielkich szans. Chociaż Mateusz w tej ostatniej walce się specjalnie nie zmęczył, więc teoretycznie. No ja tutaj podejrzewam, że będzie jednak wygrywał biznes akurat w tym rozegraniu. No bo tak jak kiedyś przecież Maćkowi też można było zorganizować walkę z Kamilem Szeremetą, taką polską wielką walkę o Mistrzostwo Europy, a nikt w tym nie widział biznesu, bo chciał Szeremeta pójść swoją drogą i dostać walkę o pas i zarobić pieniądze, to jak gdyby promotor nie był w ogóle zainteresowany takim zestawieniem. Wiemy, że Robert Parzęczewski miał 2 razy szansę boksowania o dobre pieniądze, Mistrzostwo Świata. Uznał, że nie jest jeszcze na to gotowy. Ford miał być taką twardą przeszkodą, bo dał dobre walki z wieloma zawodnikami. Haning, Sirotkin, Idigov, Ildrim, Chudinov, ten lepszy i tak w zasadzie tylko Buazzi go zdominował, ale też walka zakończyła się po faulu. No zobaczymy, co się wydarzy, kogo uda się znaleźć. Jest z nami Robert Parzęczewski. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam serdecznie. Na początku chciałbym pogratulować Maćkowi oraz Rafałowi wygranej walk. Dzięki wielkie. Dziękuję. No dobra. Dzięki. Robert, czy Arab jest załamany tą całą sytuacją? No na pewno zdenerwowany, załamany, bo jednak te 5 tygodni już ciężko pracuję na ścisłej diecie. No nie ukrywam, że wiadomo, nie będę się tutaj denerwował i nie wiadomo co nad rzeczami, które nie ode mnie zależą. Wczoraj popuściłem trochę pasa, podjadłem, dzisiaj już wpadło trochę 2 kilogramy tej wody takiej. 2 dni przerobię to i wracam na swoją optymalną wagę i kontynuujemy dalej sparingi. Bo sprowadziłem chłopaków, zawodników typowo pod Ryana Forda, wszystko idzie pod Forda, a tu nagle psikus taki. No tak jest czasami życie i kontuzja zawodnika eliminuje, także dzisiaj Ryan Ford ma dosłać medyczne wszystkie dokumenty jakby potwierdzające te kontuzje bicepsa. Absolutnie go nie podejrzewam, znając tego faceta i korespondując z nim cały czas, że cokolwiek udaje, bo to jest twardy facet, który jeździ po całym świecie, bierze walki, trudne walki i w tych walkach wygląda bardzo dobrze. Szczerze mówiąc, ja nie wiem, czy kiedyś ta walka się jeszcze zmaterializuje, czy podejdziemy po raz czwarty do Ryana Forda. Czy ty miałeś okazję rozmawiać już z Mariuszem Grabowskim na temat ewentualnie nowego rywala? Czy są jakieś kandydatury? No tak, rozmawiałem z moim promotorem. Mariusz tam ma jednego zawodnika o rekordzie 20-1, tylko jest tam problem teraz z paszportem. Zobaczymy, mam nadzieję, że się wszystko uda i z tego wszystkiego wyjdzie nadal dobra walka. No, słyszałem, że też był brany pod uwagę Pin, z którym boksował Tryc, Kanadyjczyk, natomiast zdaje się, że on postanowił zakończyć karierę po tej porażce i nie jest już zainteresowany wejściem do ringu. Czy ty słyszałeś o takiej opcji? No tak, słyszałem to już tam na samym początku, bo było mówione o tym. Robert, a powiedz, jak ty się zapatrujesz na ewentualnie polsko-polskie starcie z Trycem, które tutaj gdzieś no, mają w głowie kibice? Nawet widziałem, że oficjalna strona grupy Knockout Promotions też chciałaby cię zaprosić do tańca, do walki z Mateuszem Trycem. To jest nierealne? Ty nad tym myślisz, czy nie teraz? Jak to widzisz? No na pewno nie na najbliższej walce, bo z całym szacunkiem Mateusza to są dwa
odmienne style do walki, którego się przygotowywałem, bym musiał mieć cały okres przygotowawczy. No ale coś mi się wydaje, że po prostu ja pójdę swoją karierą, Mateusz pójdzie swoją karierą, czemu jak najlepiej i niech każdy idzie swoją ścieżką. A powiedz jeszcze nam Częstochowa, bo to będzie prawdopodobnie nietypowa gala, tak jak widzieliśmy Suwałki, kilkaset osób. No, zwykle ty jesteś człowiekiem, który tam potrafi sprzedać 1200-1500 biletów. Tym razem nie będzie takiej możliwości. Czy to będzie ta nie wiem, no, malutka sceneria, malutka widownia w całości zapełniona kibicami Roberta Parzęczewskiego, niezależnie od tego, kto będzie rywalem, czy też no, ludzie zaczynają kręcić nosem z racji tego, że nie ma walki z Ryanem Fordem? No wiadomo, ci co mieli przyjść na pewno przyjdą. Parę tam kibiców odejdzie, ale to nie takich, co typowo na mnie przychodzą, tylko ci, co byli zainteresowani tak poza środowiska tak naprawdę, bo wiem, że było duże zainteresowanie w ogóle tą walką i dużo osób chciało na nią przyjechać. Jeżeli chodzi o moją osobę, to na pewno sprzedam tam tych kilkadziesiąt biletów na pewno, bo też nie ukrywajmy, ta cena będzie większa, są takie czasy, jakie są. Robert Parzęczewski prosto z Częstochowy był z nami. Dziękujemy, Robert, za to, że tutaj do nas wpadłeś, zgodziłeś się. Dziękuję, pozdrawiam. Powiedzieć. Dziękujemy bardzo. Tymczasem chciałem Państwu zaprezentować no, w zasadzie zapełniającą się kartę, bo praktycznie w każdym magazynie w ringu ogłaszamy jakiś pojedynek. Dzisiaj też proponuję, żebyśmy zobaczyli dwa starcia, które zobaczymy podczas tej gali, a więc wraca do ringu Michał Leśniak. Jego rywalem będzie zawodnik czeski Szerban z rekordem 12-4. To jest kolejny rywal na drodze Michała Leśniaka. I też na tej gali wróci Krzysztof Twardowski. Krzysztof Twardowski, który pokonał Krzysztofa Zimnocha. Jego rywalem Piotr Podłucki. Walka w kategorii junior ciężkiej, także mamy tych polskich zestawień kilka, bo jest Ślusarczyk Krzyżyk, jest Twardowski Podłucki, jest starcie dwóch zawodników kategorii junior średni, niepokonanych 2-0 Kuździn, 2-0 Salabura, który wygrał z Oskarem Kapczyńskim. No i mamy też międzynarodowe starcia Wierzbickiego z Gratim, który boksował ostatnio z Kiwiorem, Leśniaka z Serbanem, Laury Grzyb z Gentili i czekamy na rywala Roberta Parzęczewskiego. Tak właśnie w tej chwili przedstawia się ta karta Tymex Boxing Night 12, no osobiście bardzo żałuję tej walki z Fordem, bo to wszystko, co jest dookoła, jest fajne, ale to byłoby takie idealne dopełnienie tego main eventu. No to był świetny matchmaking, dlatego tak czekamy na tę walkę. No to też nie jest tak, że my sobie budujemy tego Forda, bo lubimy, bo nie mamy co robić. No tylko no to my jest, go oglądaliśmy. Oglądaliśmy go, wiemy, że to jest zawodnik, który bierze wyjazdowe walki, to zostawia serducho, wychodzi, szuka, ma fajny, ofensywny styl. To nie jest tak, że on przyjdzie tutaj tylko przetrwać, tylko wiemy, żeby spróbował i by na pewno sprawdził Roberta i gdzieś moglibyśmy go potem umiejscowić bardziej na tle już takiej czołówki kategorii super średniej, więc tym bardziej szkoda. No, jeszcze druga kwestia jest taka, że będzie ciężko znaleźć w tak krótkim okresie takie zastępstwo, które gwarantowałoby raz, że podobne emocje, jeśli chodzi o sam styl walki, no ale dwa też, żeby go budować w kontekście czy rankingowym, czy właśnie międzynarodowym, no bo jednak Ford, co by nie mówić, jest wyżej na BoxRec-u, ma to nazwisko znane, nawet jak pojechał ostatnio do Rosji, dał świetną walkę przegraną oficjalnie, niejednogłośnie, ale wszyscy wiedzą, że to jest kawał testera dla takich właśnie zawodników jak Robert Parzęczewski. Ty byłeś, Maciek, zdziwiony w ogóle taką informacją, która wypłynęła, że Parzęczewski chce ryzykować, że chce walczyć z Ryanem Fordem, czy nie widziałeś tu większego zaskoczenia? Nie, no, chyba Robert już ma ten 20 walk, tak? Już wydaje mi się, że to jest czas najwyższy, żeby zaryzykować, tak? Ale można ryzykować w walce o pas? Za duże pieniądze, a nie ryzykować w Polsce. On zdecydował się, no tak, że... tylko że ten Ford nie jest nie walce o pas, tak? No, trzeba ryzykować te przeskakuje z czeberki, bo tak ja pamiętam, że na przykład Robert by nagle dostał walkę o pas, pojechałby walkę, stoczył walkę o pas, gdzieś tu mistrza świata, to wszyscy... Miał mówili, propozycję ze Smithem i tak naprawdę to było 3-4 poziomy różnicy, prawda? No właśnie, i teraz wszyscy mówili, że no, nagle przeskok rywali jest gigantyczny, ta walka nie ma sensu, że... A nie masz wrażenia, że często polscy zawodnicy właśnie w ten sposób... Nie wiem, czy budują, czy są zmuszeni do budowania swojej kariery, że walczą w Polsce, budują rekord, potem jest dwa poziomy różnicy i nagle walka o pas. No jak nie trzy tak naprawdę, tak? Pamiętamy, więc... Wawrzyk Powietkin, Kołodziej Lebiediew, no i jeszcze pewnie kilka przykładów można znaleźć.
No, dokładnie tak, dlatego wydaje mi się, że jeżeli ktoś myśli poważnie o karierze, to na pewno musi ten poziom rywali rosnąć coraz bardziej. Tak, na przykład mi się podoba, jak moja kariera, jeżeli chodzi o to, była prowadzona, bo zanim dostałem walkę o mistrza świata, boksowałem z Grześkiem Proksą, potem z Kulkajem, z Centeno, Rosado i ten rywal, poziom rywali jakoś tam rósł, tak naprawdę. Chciałem dużo wcześniej tą walkę, ale jakieś doświadczenie wychodząc od walki o mistrza świata miałem. Jeszcze Jacobs, oczywiście walka przegrana, a więc wydaje mi się, że no, na pewno nie jest to dobre dla pięściarza, że można powiedzieć, że się go hoduje, nagle wystrzela walkę o mistrza świata, bo no, to ciężko z taką walkę. Najlepsze wiesz, przygotowanie tak? do walki o pas to miał Rafał Jackiewicz, bo jednak tak walczył z Bonzu o pas, mistrza Europy, był później Włoch Abis, był Zawek, walka wygrana o pas mistrza Europy i potem z tym samym rywalem mierzyłeś się na Słowenii. Jeszcze Rodriguez i miałeś walkę z tym samym rywalem w walce o pas mistrza świata. IBF. Tak, ale tutaj troszeczkę co innego, bo tutaj akurat zostałem mistrzem świata przed walką, mistrzem mistrza świata, także tutaj sytuacja była taka, że po prostu oni mnie, sorry trenerze, trener z Jankiem Sybierajem mnie po prostu zagłaskali. Rafciu, tutaj na spacerek, Rafciu, tam chodźmy, że tu byś odpoczął, że tu byś zrobił. Ja po prostu, kurde, z dzika się zrobiłem, kurde, łasiczką, niestety. Wychodzę do walki, a tam trzeba jeszcze walczyć. A ja już podpisałem walki przed wjazdem. Rafał Jackiewicz, mistrz świata IBF, nie żartuję. Podpisałem parę plakatów, musieli wyrzucić później. No to mogłeś tylko dopisać malutkie wice. Wice mistrz świata IBF. Po przegranym pojedynku. No, ale naprawdę powiem wam. Zwoń następnym razem podpowiem za darmo. A wracając do tych rzeczy, ryzykować czy nie, czy czekać na ten wielki strzał, no to różnie z tym dwa, bo ona się przewieźć naprawdę na kimś, kiedy nam się wydaje, że to jest ktoś naprawdę znacznie słabszy. Najlepszy przykład to jest ta, ostatni chociażby weekend. Walczy ten Han Huro z tym, prawda, człowiekiem, który zastąpił Kaleba Truaxa w ostatniej chwili, bo tak naprawdę w piątek dopiero, bo tamten w czwartek wieczorem powiedział, że ma problemy zdrowotne, chodziło o odwodnienie. To miał być eliminator do pasa IBF w kategorii super średnie, wygrzebany gdzieś ten Han Huro, który wygrał z Quilinem, no ale wygrał z Quilinem, prawda? I z Kalebem Trua, który był trójką w rankingu, która nie ma dwóch pierwszych, pierwsze i drugie miejsce jest, prawda, nie jest tam notowane, więc trójka jak jedynka. Wiesz, ja nie odnotowałem jednego faktu i ostatnio nawet tak sobie śledziłem, że Quilin nie przegrał ani jednej walki na ringu amatorskim. No to ciekawe, ale to musiał mieć... Musisz to sprawdzić, to musiał gdzieś to przeczytałem. Słuchaj, musiał mieć jakichś naprawdę nie najlepszych zawodników, dlatego że... A tak wracając do tego, jak tak komentowaliśmy też z Maćkiem walkę Lary, który miał naprawdę no, bardzo przeciętnego zawodnika Vendettiego, za to dostał to naprawdę sporo kasy, ale tak Lara w amatorce wygrał z kolei z Andrejdem. Tak, ale Lara to jest specyficzny typ boksera, to jest prawda? Bardzo tego. No ale to dobrze, ale teraz wracając do tej historii. No i bierze sobie, znaczy bierze, no dostaje tego Władimira Hernandeza i przegrywa z nim pojedynek, prawda? Liczył na, później na jakąś większe pieniądze, bo to dostał 50 tysięcy za tą walkę Han Huro. Z kolei Wade też się sparzył mocno, bo też na pewno i Hern wszyscy myśleli, że z Powietkinem sobie poradzi i będzie już wtedy kolejna karta przetargowa do tego, żeby walczyć wreszcie o ten pas prawdziwej wadze ciężkiej i nokaut. Także to różnie z tym. Czy my coś więcej wiemy na temat ewentualnej daty walk Szeremeta Gołowkin albo Głowacki Okoli? Czy to jest cały czas przesuwane za chwilę, za miesiąc, za dwa, za trzy? Nie, to ja na dnia nic nie wiem. Sam chciałem wiedzieć, sam rozmawiam z Krzyśkiem. 5 grudnia jak na razie ma być walka Joshua i na tej wali Okoli Głowacki. Na razie nic się nie zmienia. Joshua twierdzi, że może w ogrodzie walczyć bez publiczności ten pojedynek z Pulewem. Także zobaczymy. Natomiast jeśli chodzi o Szeremetę, to mówi się koniec listopada, a więc listopad. No. Dzisiaj przesunięto też jest wiadomość Brodnicka o dwa tygodnie, a więc nie 9, tylko 24 października w Las Vegas. 24 października z Meyer, tak? Tak, z Michała Meyer. Dobrze, to jeszcze cię chciałem zapytać, czy coś wiesz nowego w sprawie Michała Cieślaka, bo on miał boksować na tej gali 29 sierpnia, nie zaboksował, chyba przestał trenować. Pojechał na wakacje, a słyszę, że dogadany jest z Przemkiem Krokiem, to znaczy wspólnikiem Tomasza Babilońskiego na temat współpracy. Ja myślę, że to jest jakiś też ruch również, bo to nie jest przypadek, że tutaj jakby nie spięty jest ten kontrakt. Nie wiem, z Andrzejem Wasilskim, ale ciągle słyszymy, że ma Cieślak ten kontakt amerykański, także to też naprawdę do końca nie wiadomo. Może tak, tylko ma ze Zbyszkiem. Być może dlatego, słuchaj. Dzwoń do Zbycha, on ci powie. Być może dlatego jest teraz ten kontakt z Masternakiem. No.
No, być może tak. Słuchajcie, a Cieślak Dortikos, jakbyś to widział, bo pytają ludzie na czacie? Cieślak Dortikos? Ja uważam, że Cieślak gdzie jest, znaczy jest tak przygotowany, naprawdę max, stać go na wygraną, absolutnie. Słuchajcie, jak spoglądacie na ten rewanż? Jeszcze powiedzcie Powietkina z White'em, bo wydawało się, że tutaj Sasza już może myśleć o czymś poważnym, ale no my na początku nie znaliśmy tych zapisów kontraktowych, że wujek Eddie się zabezpieczył i jest wpisany rematch. Pewnie Sasza zarobi jeszcze więcej niż za pierwszą walkę, ale czy to może być powtórka z rozrywki, czy będzie zdecydowanie trudniej? Nie wydaje mi się. Wydaje mi się, że White troszeczkę za bardzo taki obaźliwy podszedł do tej walki. Widać było, że ten po pierwszym, drugim knockdownie troszeczkę za dużo oddał szacunku Powietkinowi, że nie chciał ryzykować. No i troszeczkę przypłacił, tak? Natomiast wydaje mi się, że teraz White powiedział. Ale chyba czuł te doły. Ruszy na niego. Chyba czuł te doły. White. Na pewno czuł, tak, ale wydaje mi się, że teraz po prostu jednak troszkę za dużo tego szacunku było, za dużo takiej bojaźliwości. Taki to był ten White jakby nie White, tak? A więc nie było w nim tego agresji, tego świra. A teraz po prostu wejdzie do powietki na jego zdemoluje. To mi się przynajmniej wydaje. No niestety, no wiek już jest, no poza tym, no to zrobił w ogóle powietki. To w jaki sposób znokautował White'a, to dla mnie to jest w ogóle majstersiek. To coś niesamowitego, to pokazywać tylko młody Mateusz to boksu, jak się, jak się rozumiem, że wracasz na stale i ćwiczysz tę akcję. Niesamowite, zdecydowanie tak. Niesamowite to było. Ja się spodziewam tak samo. Wydaje mi się, że to jest w ogóle absurdalna historia, to co się dzieje z Powietkinem w ostatnich miesiącach. No bo tak, pamiętamy jego walkę z Joshuą. To był ten, on czekał na ten mistrzowski strzał bardzo długo, przegrał, no i wydawało się, że ma 38 lat, już był po 38 urodzinach, że co tu więcej szukać, no trzeba zejść ze sceny. Tymczasem wygrał jedną walkę z młodym Hughem Furym. Pojawiła się druga walka z Hunterem, gdzie też się wydawało, że ją przegrał tak naprawdę i że to powinien już być koniec. Sędziowie dali remis, pojawiła się walka z White'em. On tę walkę z White'em teraz wygrywa i to wygrywa w sytuacji, kiedy był dwa razy na deskach i wydawało się, że zaraz ten pojedynek się skończy w drugą stronę. Ja nie wiem, ile mu zostało jeszcze w baku. Wydaje mi się, że bardzo mało jednak, mimo wszystko. Nie wiem, czy będzie w stanie się jeszcze raz przygotować. To już jest pięściarz naprawdę zaawansowany wiekowo i z takim przebiegiem, jakiego no, w wadze ciężkiej Ortiz nawet nie ma takiego przebiegu. A też od zaawansowanej wiekowej. Ja mówię w kontekście walk mistrzowskich. Jeszcze Sasza nie musi spać w lesie przed no, walką. Tak, na pewno. Przyjęli a może gdyby się przespał? No. To wróciłby ten głód właśnie. Ale widziałeś, tak. Już jest nawet bez reakcji, jak mu wręczają jakieś tutaj, wiesz, tak, insygnia. Zupełnie, więc spodziewam, że jednak White mimo wszystko, no, czas gra na jego korzyść po prostu. Ale nie zapominajmy o jednej rzeczy. Nigdy nie wiemy jednak, to jednak było ciężkie KO, no. Zgasił mu to światło w sposób taki, no, absolutnie jednoznaczny. Można wstać, profesor. Proszę? Można wstać. No, a Brytyjczycy rozliczyli jako techniczny knockout. Później od razu chciał rewanżu. Wszystko można. Po tym wszystkim, ale no różnie to bywa. No to się przekonamy właśnie w tym pojedynku i dlatego będzie ten rewanż jeszcze ciekawszy niż to, co oglądaliśmy. Słuchajcie, bardzo dziękuję za dziś. Maćkowi życzę zdrowia, szybkiego wyleczenia palca i żeby za chwilę wracał na salę i dostał wielki pojedynek, bo pokazał w ostatnią sobotę, że cały czas drzemie w nim potencjał i chcemy być przed telewizorem, chcemy podziwiać, chcemy kibicować i doczekać się dobrej, dużej chwili polskiego boksu. Panu Rafałowi zdrowia. Nie, kalendarz nie spokojnie, napięty. Mam zdrowie, mam wszystko. Posłuchajcie, pamiętajcie, jak spotkacie w sklepie gdzieś napój jeb, to po prostu kupujcie jeb i mnie uszczęśliwicie. Mnie to wystarczy, spokojnie. Okay, czyli tak, Grawka, Horn i później jeszcze Gruchała wiosną. A, oto ostatnio. To spokojnie, już jest ogarnięte. Później okay, dobrze. No, tylko pamiętaj, nie zabieraj tych swoich energetyków do Australii, bo te kangury, wiesz, jak zaczną skakać po nich, to... Janusz Pindera, dobra. Kacper Bartosiek, Maciej Sulęcki, Rafał Jackiewicz. Bardzo dziękuję. To było kolejne wydanie magazynu W Ringu. W Etoto TV spotykamy się za tydzień. Dziś to wszystko. Dobrego wieczoru. Sporty walki możecie obstawiać na stronie etoto.pl. Etoto. Legalny polski bukmacher.